Cześć kochani, witamy Was bardzo cieplutko i zapraszamy na kolejny dzień z nami. Mamy przepiękną sobotę, słoneczną, chociaż nie zapowiadało się zbyt ciekawie, bo padał deszcz ze śniegiem pierwszy raz w tym roku. Ja już wyciągnęłam swoją zimową kurtkę, bo jest naprawdę zimno, a na szczęście zła pogoda się skończyła. Mamy przepiękne niebieskie niebo i przyjechaliśmy do Windsor, do letniej rezydencji królowej, a to po to, żeby zobaczyć taki przedświąteczny market, festiwal, gdzie można kupić prezenty, ale też dużo inspiracji. Pomyślałam, że z chęcią zobaczycie taki film. I to wszystko dzięki mojej koleżance Gabi, którą też pewnie zobaczycie później w filmie, która zaproponowała, żebyśmy dzisiaj to się wybrali. Kończymy, bo zamykają o 5, a już jest druga. Mam nadzieję, że miło spędzicie z nami dzień. To jest wejście, nie widać nic. Ale troszeczkę jest dużo ludzi. James wie, że już przyjechaliśmy na farmę, nie wiem chyba tylko jako. Maybe you shouldn't go that way, I don't know. Patrzcie, jakie piękne niebo. Jest tak zimno i wieje. How, buddy? It's freezing. Oh, look. Kolejka jest taka duża. Kolejka jest taka duża. A James, jest zimno, zimno, cisynku. Wstęp kosztował 5 funtów. Tutaj mamy... kasztany. Like i tak. Tutaj mamy listę osób, które się wystawiają. Can you look at snake cake? Yeah. What is it, buddy? Mia! Oh. I didn't get the snake. Oh, I love this. And it's so therapeutic. It how does it feel, like James? Oh, and then if it was really hard, I'd really get fortunate. Do you like it, James? So what are you doing? Stoisko z zabawkami, ze smokami, ostatnio jego ulubione. Jest bardzo piękny. Pani chyba jest z Polski, pani Kasia. Wyjechaliśmy stamtąd, a teraz idziemy do centrum Windsor, bo jeszcze czujemy niedosyt. A tutaj zobaczcie, zaraz wam pokażę szybko, kaczoląd, tak dobrze mówię? Czyli pojazd, który potrafi pływać i jeździć. Teraz idziemy spróbować znaleźć parking obok takiego fajnego pubu. Byliśmy tutaj w tamtym roku, nie wiem czy wtedy nagrałam wam vloga, czy nie, coś mi przyrzeca. Także teraz też to będziecie mogli zobaczyć. I powiem jeszcze tak szybciutko wam, że nie wiem czy było warto tam iść, chociaż no już teraz trudno o tym mówić, bo już byliśmy, ale chyba nigdy więcej tam już nie wrócimy z tego względu, że było tak dużo ludzi na zbyt małej powierzchni i wszyscy sobie w plecy wchodzili, wiecie, przepychali się. Nawet nie można było nic popatrzeć, bo jakoś taki dziwny. A teraz szukamy parkingu. A tu już, zobaczcie. To jest fajna sprawa, jeżeli chodzi o Windsor. Już idziemy. Pewnie trochę wieje wiatr, ale możecie zobaczyć. Spotkałam też Wickę, Agnieszkę. Pozdrawiamy. I ja z czerwonym nosem jak w dół. Zobaczcie, jak już ładnie jest. I tam jest Mikołaj pierwszy raz. James, who's the man in the red? O, kto to? Chcesz się przywitać? Oh dear. Oh no. Santa won't come at all. Do you want a present? High five for a present. Okay. Oh, I'm so sorry, Santa. Hopefully you wouldn't be upset with us. You know, we've been good. Yeah.
James nie chciał się przywitać z Mikołajem, niestety. But daddy, hopefully we were good. We were very nice. You confirm my McLaren in the post. Się ogrzewamy troszeczkę. James jest wykończony i przyznał nam w samochodzie. Mam nadzieję, że nie będzie długo spał. Zobaczcie. Ja już nałożyłam swój ciepły szlafroczek. Zaraz włączymy telewizję. Będziemy sobie oglądać X Factor albo nie wiem co tam jeszcze. Aha, jeszcze Celebrity Get Me Out of Here, jeden z moich ulubionych programów. Szkoda, że w Polsce go nie ma. I dobrze, że zrobiłam też wczoraj obiad. To dzisiaj będziemy tylko musieli odgrzać i mamy dzisiejszy dzień z głowy. Fajnie było, tylko naprawdę, naprawdę zimno. Dobrze, że się ciepło ubraliśmy, bo inaczej byłoby gorzej. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami dzień i oczywiście dajcie mi znać, czy macie ochotę zobaczyć troszeczkę więcej dni z nami w najbliższym miesiącu. Trzymajcie się, pa, pa!